Witajcie, tutaj Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Dzisiaj historia pewnego dandysa, który, który urodził się na przełomie XVIII i XIX wieku i jego wielka kreatywność, wielki talent doprowadziły do stworzenia francuskiej, niszowej, ale klasycznej marki Perfum d'Orsay. Udało mi się niedawno nabyć taką vintage butelkę wody kolońskiej Chevalier z 1911 roku. Ta woda kolońska powstała właśnie w 1911 roku. I tutaj udało mi się nabyć taką butelkę z pompką. Oczywiście pusta butelka, ale nadal czuć ten zapach wody kolońskiej. Rycerz d'Orsay. To był zapach, który naprawdę istniał. I po nitce do kłębka, właściwie po pompce do kłębka, pomyślałam sobie: No skoro już mam taki rary tasik, to pora poznać markę Dorsej. Nie miałam okazji poznać jej w Polsce, chociaż jest dostępna w perfumeriach niszowych. Tutaj w Anglii też nie mam na razie póki co szansy, wiecie, po prostu spotkać tej marki gdzieś w perfumeriach, ponieważ w moich okolicach nigdzie nie ma perfumerii niszowych. Musiałabym jechać do Londynu. A zgadnijcie, ile kosztuje bilet na pociąg do Londynu. To zaledwie 3 godziny stąd, a bilet kosztuje, uwaga, 500 zł polskich. No więc sami rozumiecie, że no, jest to dosyć spory wydatek <grych> pojechać do Londynu. Nie wiem, dlaczego te koleje są tak drogie, nieważne. Nie mam szansy poznać marki, marki Dorsey, całego asortymentu, ale mogę... Oczywiście, zakupić próbki, i zamierzam to zrobić. Będę y, sukcesywnie poznawać tę markę, ponieważ jest naprawdę y, tego warta. I tak jak powiedziałam w poprzednim filmie, że nie zamierzam y, kręcić filmu na walentynki, to jednak ten film gdzieś tam będzie ostylował wokół tematów miłości, ponieważ ta marka cała y, swoją historię y, opiera na, właśnie na idei miłości. To jest główny temat, główny powód powstawania perfum według Dorsey. To właśnie miłość, alchemia międzyludzka, namiętności i tak dalej, dalej. No, ale jak to wszystko się zaczęło? Pozwolicie, że opowiem Wam o tym panu, który urodził się w, w 1801 roku urodził się Gabriel. Alfred d'Orsay. Był on synem baronesy i napoleońskiego generała. Tak, urodził się w 1801 roku. I już Wam pokazuję, jak on wyglądał. To ten pan, bardzo elegancki. Robił wszystko, aby zasłużyć na miano, Dandysa. Dandysa. A kim był Dandys w tamtych czasach? Była to osoba o niezwykłych manierach, o niezwykłej kurtuazji. Dbała o oryginalność zachowań, o oryginalność wyglądu. Była jednocześnie zbuntowana wobec tzw. mieszczańskiej rzeczywistości w XIX wieku. No, i ów pan Dorsey, hrabia Dorsey, był bardzo zdolny, był bardzo kreatywną postacią. Był rzeźbiarzem, malarzem, prekursor, pre prekursorem właśnie tego stylu dandys, dandysowego, że tak powiem. A jednocześnie, jak podaje marka, Dorsey był alchemikiem luksusu i elegancji i w, 1903, w 1830 roku. Tak, jeszcze tutaj popatrzę, żeby się nie pomylić. Tak, w 1830 roku, czyli gdy miał 29 lat, stworzył on swój pierwszy zapach i było to, było to piękno, oddanie piękna i delikatności kwiatów, i ten zapach stworzył dla swojej ukochanej. W zasadzie mówi się, że on właściwie on stworzył pierwsze unisexy, perfumy uniseksowe, bo stworzył je gdzieś tam dla siebie i dla swojej ukochanej. Po prostu był takim alchemikiem, eksperymentował i zakochał się on w mężatce. Był to niezwykle gorący romans właśnie, który doprowadził do wybuchu jego genialności, kreatywności i tak jak mówię, stworzył pierwsze uniseksowe perfumy dla siebie, dla niej w prezencie. Yy, miał w swoim domu pięknym taką specjalną, wydziel, wydzieloną pracownię, gdzie tworzył perfumy, gdzie właśnie yy, wiele czasu spędzał na opracowywanie receptur. I co się stało dalej? Yy, właśnie w 1852 roku, yy, już chyba oddalił się z tego świata. Ale zostały po nim receptury, one były pieczołowicie spisywane przez jego środowisko i te receptury zostały i do tej pory są przechowywane. Natomiast w 1900, już w tej chwili, tak, w 1908 roku, czyli 100 lat później, 100 lat od momentu jego urodzin, właśnie te receptury zostały przejęte przez, przez pewną rodzinę i ta rodzina stworzyła. Markę Dorsey. No i y, tak, w 1932 roku powstały perfumy, właśnie La Dandy, Le Dandy y, czyli dan, dandyska właściwie, dandys, dandyska, i to były perfumy dla kobiet, dla kobiet, y, kochani, i one miały w składzie i aldehydy, i goździki, i tabakę, i, i, i drzewo sandałowe, piżmo. Były to na pewno oryginalne, oryginalne perfumy, dosyć odważne jak na tamten czas. No i teraz historia zatacza koło. Historia zawsze zatacza koło. I przedstawiam Wam współczesną wersję, nową wersję z 2010 roku. Jak dobrze pamiętam, dajcie mi chwilkę, sprawdzę sobie. Tak, 2010 rok. Dorsey i Le Dandy. Ale nadal dla kobiet, tak? Dla kobiet, tak jak i tam ta pierwsza wersja, ale to jest oczywiście już współczesna wersja zapachu. To jest całkowicie nowy zapach współczesny, czyli tłumaczenie brzmi dandyska. Dandyska. No i wiecie, ja, ja kocham retro, ja kocham francuskie perfumy, kocham retro, kocham takie piękne historie, kocham arystokrację. Yy, I ta historia gdzieś tam zadziałała na moją wyobraźnię. I udało mi się nabyć te perfumy w bardzo dobrej cenie, jak zwykle na Ebayu, całkowicie nowe. No i oczywiście jest to zakup w ciemno, z mojej ulubionej kategorii, czyli orientalno-przyprawowy zapach, który ma bardzo dobre recenzje i jest porównywany do Dolce Vita Diora i do y, organzy Inessence. Ja kiedyś tę Organzę miałam, to jest unikalna wersja Organzy, ale szczerze mówiąc, nie zapadła mi bardzo w pamięć. Być może była po prostu to miniaturka, już zwietrzała. Prawdopodobnie tak było, także nie uchwyciłam sedna tego zapachu. Ale jest on nadal kultowy. Jeżeli ktoś szuka unikatów, to właśnie to, te perfumy Organza i one są bardzo poszukiwane. No, i jako, że to jest moja ulubiona kategoria zapachowa, perfumy orientalno-przyprawowe, no to kupiłam w ciemno Le Dandy i jestem teraz dandyską. I powiem Wam, że gdybym żyła w tamtych czasach, z pewnością byłabym dandysem albo dandyską, ponieważ bardzo mi odpowiada tego typu styl życia. Yy, tak, więc te perfumy są, tak jakby można powiedzieć, idealnie skrojone pode mnie. No i kochani, yy, Dolce Vita Diora. Bardzo cenię. To są perfumy właśnie porównywane do Dolce Vita. Bardzo cenię Dolce Vita i nawet ją miałam yy, niedawno. Natomiast jakoś jej po prostu nie nosiłam. Jest coś w tym zapachu takiego, co mnie gdzieś tam delikatnie męczyło. Chociaż jest to piękny zapach. To jednak puściłam go w świat. Mimo, że naprawdę no, jest on piękny, ale po prostu nie był do końca dla mnie. Nie wiem dlaczego. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Natomiast kupiona w ciemno dandyska Dorsey jak pachnie? Och, kochani, ten zapach miał takie świetne recenzje. Naprawdę świetne, bo przebijała się tam informacja, że ten zapach jest taki nonszalancki, taki puszczający oko. Jest radosny, nonszalantski, pełen właśnie taki, taki można tak powiedzieć po angielsku playfulness, tak? Taki zabawny. Yy, I rzeczywiście on taki jest. Tak jak Dolce Vita jest dla mnie nieco taka już mm, Leciutko mnie przytłacza nie wiem dlaczego. To dandyska mnie nie przytłacza. Dandyska wprawia mnie w świetny nastrój, właśnie w taki zabawowy nastrój. Jest to zapach idealnie zblendowany, naprawdę. To się rzadko zdarza. Po prostu yy, żaden, żaden ze składników nie dominuje, żaden się tak nie wybija, jak to zwykle bywa w, w, we współczesnych perfumach, tylko one są idealnie zblendowane na taką gładką masę, ale ta masa to jest takie, wiecie, takie. Takie tętniące życiem coś, przypominające w strukturze szampan. I jest to połączenie, tak jakby, jeśli chodzi o fakturę zapachu, jest to połączenie szampana z Coca-Colą. To też jest czasami, niektórzy wyczuwają to w dolczewicie Diora, ale tutaj przez tą całą taką pulsująco-wibrującą szampańskość z nutą Coca-Coli przebija się przede wszystkim powiem Wam, co się przebija i co tu jest w ogóle w składzie. Brzoskwinia subtelna, piękna brzoskwinia bergamotka, cynamon, lang, oczywiście moje ukochane goździki, yy, kardamon, frezja jaśmin, miód, fasola tonka. Mamy piękną bazę, ciepłą bazę, benzoes, balsam tolu, miód, fasola tonka, tabaka i drzewo sandałowe. No to już wiecie, co to może być za zapach. Intensywny, rozwibrowany. Lekki, jeśli chodzi o fakturę, bo to są bąbelki, bąbelki, szampana i, i czego jeszcze? Coca-Coli. No, dandysi nie znali Coca-Coli, yy, ale yy, jest on właśnie taki rozwibrowany, taki za zabawny, radosny, yy, piękny, bardzo kobiecy i co najważniejsze, intensywny i trwały i ma świetną projekcję. Po prostu znalazłam perfumy niemalże idealne. I teraz się zastanawiam, czy one nie staną się moim signature scent. A ponieważ, jak widać, mam osobowość, jeśli chodzi o, o moja osobowość perfumowa, to jest osobowość wieloraka, czyli mam kilka tych osobowości, tych podosobowości. No to to jest to, ten zapach pretenduje do mojego signature scent yy, jednego z wielu, bo tak naprawdę gdybym miała wybrać jeden, to nie jestem w stanie. Ale ten zapach jest bardzo mi bliski. Poprzez właśnie tą historię Dandysa, Dandyski, poprzez tą artystyczną taką aurę, która otacza te zapachy. No i mam ochotę poznać więcej zapachów tej marki. Zdecydowanie jest cała seria takich już nowoczesnych zapachów w nowoczesnych butelkach. Ja wam tutaj pokażę, jak one mniej więcej wyglądają. Proste butelki z czarnymi korkami. To jest stara reklama Le Dandy. Z 1830 roku, jakoś tak? Tak. Jest cała seria tych nowych zapachów, tak? Marki Dorsey. Jeżeli tylko gdzieś złapię jakiś zestaw próbek, to na pewno przetestuję, bo właśnie. Dlaczego to. Co to ma wspólnego z Walentynkami? Otóż ta marka bardzo dużo pisze o emocjach. Jeżeli opisuje swoje zapachy na swoich stronach. To opisuje je właśnie jako romans. Składniki ze sobą, wiecie, toczą jakąś namiętną, jakiś namiętny bój albo splatają się w namiętnym tańcu. Bardzo pięknie, piękne są te opisy. One są właśnie. ich kanwą jest miłość, emocje, zakochanie. Każdy zapach jest właśnie w takim stylu opisany, więc świetna marka, mam ochotę poznawać więcej, więcej i więcej. Jaka jest moja puenta tego filmu? Hmm. PŁęta mi umknęła. Ach, wiem, niespodzianka. Na stronie właśnie tej marki na oficjalnej stronie jest coś takiego jak psychozabawa perfumowa. Można tam odpowiedzieć na kilka pytań. Kilka, dosłownie, chyba siedem, pięć jakoś tak. No i na końcu tej psychozabawy mamy jesteśmy określeni, jako jakiś tam typ. Miłośnika perfum i są podpowiadane zapachy, tak? Oczywiście, zapachy tylko tej marki. No, wiadomo, że ta marka nie będzie podpowiadać innych zapachów. Także jestem bardzo zadowolona z zakupów ciemno. Jestem dandyską, jest mi z tym dobrze i mam ochotę na więcej. Mam ochotę na więcej perfum tej marki. Dajcie znać, czy znacie jakieś perfumy tej marki. Dziękuję za uwagę i pa pa!